Końcowy event już dziś, masa zmian i nowości, OG rozdział drugi, a w nim nowe informacje, zapowiedzi, kolaboracje, karnet bojowy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy oglądacie to przed OG rozdziałem drugim, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile nas jest. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do tematu końcowego eventu na żywo. I tak, to już dnia dzisiejszego takowy event na żywo się odbędzie. Oczywiście nosi on nazwę Remix Preludium i będzie on o godzinie 23:30. No i jedyny nowy teaser, jaki otrzymaliśmy od Fortnite'a w sprawie tego eventu, to coś takiego, czyli zostało mniej niż 30 godzin, zegar tyka, a sklecone slajdy przygotowywują się na Remix Preludium i to w sumie tyle. Wiemy, że całe wydarzenie ma się odbyć w specjalnym oddzielnym trybie i że będzie się właśnie wszystko działo na skleconych slajdach. Oczywiście wiemy również, że podczas tego wydarzenia ma się odbyć coś w rodzaju koncertu, lecz koncert nie będzie jedyną atrakcją podczas takowego wydarzenia. No i w sumie tutaj już nic więcej dodać nie można. Także chwilowo jedyne co nam zostało, to czekać właśnie na takowe wydarzenie, które oczywiście już dnia dzisiejszego o godzinie 23:30 będzie. Także no, jest to troszeczkę późno, ale wydaje mi się, że no, całkiem spora część osób sobie na nie wpadnie. Natomiast moi drodzy, przechodząc od razu dalej, mamy naprawdę dość ciekawe zmiany i nowości, które nadchodzą do Fortnite'a. Jak się okazuje, no to dostaliśmy oficjalną zapowiedź trybu reaktywacji solo, także według mnie naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Dowiedzieliśmy się oczywiście, że cała reaktywacja solo startuje już 2 listopada, czyli oczywiście w dzień po prostu nowego sezonu. Natomiast mamy nieco więcej informacji właśnie na temat takowej solowej reaktywacji. Między innymi, no to na samym początku będziemy mieli jedno zrespienie. Przy okazji, no to każda eliminacja będzie nam właśnie dawała dodatkowe zrespienie i maksymalnie będziemy mogli mieć 3 takowe zrespienia. Przy okazji, no to właśnie te zrespienia zostaną wyłączone w późniejszej strefie, tak jak w normalnym trybie reaktywacji. No i generalnie, no to właśnie może się to jeszcze nieco zmienić, ponieważ chwilowo jest to tylko i wyłącznie w wersji testowej przez Epica, także według mnie naprawdę spoko sprawa. No i przy okazji wraz z pojawieniem się reaktywacji solo najprawdopodobniej w jakiś sposób dostępny będzie ten oto kill-off, czyli oczywiście kill-off DRS Destroyer, który no wręcz idealnie pasuje do trybu reaktywacji, a wiadomo, że Fortnite właśnie za reaktywację lubi rozdawać nagrody. Chociażby dostaliśmy między innymi darmowego skina właśnie w ramach startu reaktywacji rankingowej, także wydaje mi się, że ten kill-off też w jakiś sposób do pozyskania będzie za darmo. Natomiast z takich jeszcze dodatkowych newsów, to chociażby w Fortnite odbył się taki mały błąd. Jak się okazuje, no to na stronie ze sklepem Fortnite'a właśnie skin był wyświetlany jako skin Gemini, czyli skin, który został anulowany w rozdziale pierwszym sezonie 8. Także to taka właśnie dość ciekawa sytuacja. A my, moi drodzy, teraz przechodzimy sobie do tematu OG rozdziału drugiego, do którego już dosłownie został ostatni dzień. I tak, dzisiaj jest ostatni dzień sezonu 4 i to już dnia jutrzejszego będziemy właśnie w OG rozdziale drugim. Natomiast moi drodzy, na samym początku przejdziemy sobie do nowych teaserów i zwiastunów i jak się okazuje, dostaliśmy właśnie parę takowych. Na samym początku mamy coś takiego, czyli właśnie obrazek z dopiskiem co do futrzaka tu się dzieje. Nowe tempo na podróż przed nami i widzimy tutaj mniej więcej jakieś rzeczy z pokoju Sky. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Jak i przy okazji dostaliśmy również taką oto właśnie zapowiedź, gdzie widzimy miejsce, w którym możesz się cofnąć z mocnym bitem. No i przy okazji widzimy tutaj właśnie też na przykład radyjko z po prostu remiksem i przy okazji też jest tutaj zapowiedź Billy, także naprawdę bardzo ciekawie. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o OG rozdział drugi, no to oczywiście wiemy, że zostaniemy przeniesieni na starą mapę, czyli na mapę rozdziału drugiego, która stopniowo przez następne tygodnie będzie się zmieniała, ponieważ cały sezon oczywiście będzie w grze przez jeden równy miesiąc, więc wiemy, że sezon pierwszy właśnie z rozdziału drugiego będzie w grze przez równy tydzień. Następnie sezon drugi z rozdziału
rozdziału drugiego, czyli sezon z agentami, w grze będzie przez 2 tygodnie i ostatni sezon trzeci też w grze będzie przez tydzień, co oznacza, że Fortnite najwięcej uwagi poświęcił na sezon drugi, czyli no sezon, do którego wydaje mi się, że w większości osób czuje największą nostalgię. Przy okazji, moi drodzy, no to dostawaliśmy też chociażby przez ostatnie dni tak zwane teasery związane z karnetem bojowym i właśnie z tych teaserów możemy sobie wszystkie skiny, że tak powiem, wywnioskować. Mamy tutaj chociażby między innymi takiego skina jak Miał Midas, czyli generalnie połączenie Miałśniaka, jak i również Midasa. Następnie połączenie Podniebnej przy okazji z Futrzakiem. Mamy również połączenie Toksyny z Agentem Chaosu, oczywiście reskin Billy, jak i przy okazji reskin Tientiny. Także naprawdę bardzo ciekawy karnet bojowy. Niestety dokładnie nie wiemy, w jakich właśnie stopniach będą poszczególne nagrody i jest też szansa, że któryś z tych skinów niestety może zawitać do Fortnite'owego sklepu. Także zobaczymy dokładnie, jak to się właśnie będzie prezentowało. Przy okazji, no to z jednego ze zwiastunów możemy właśnie zauważyć, że miejscówki będą poniekąd zmienione, co akurat nie wiem, czy jest tak do końca w 100% spoko. No i możemy na przykład zauważyć nieco zmienioną agencję w pewnym momencie, także... No, to może być akurat troszeczkę nieciekawe. Natomiast, moi drodzy, jeżeli chodzi o kolejną zapowiedź, to chociażby dostaliśmy coś takiego. Czyli generalnie Fortnite na swoim profilu kompetytywnym napisał, że generalnie będziemy na Lazy Lake'u właśnie w ten weekend. Także jest to kolejna zapowiedź miejscówki i, no, jak już mówiłem, po prostu miejscówki będą te, co były w rozdziale drugim. Także tutaj akurat nikogo nie zdziwię. Jeżeli chodzi o... właśnie wszystkie bronie, no to będą mniej więcej bronie takie, jak były właśnie w pierwotnym rozdziale drugim. No jeżeli chodzi o mityki, to najprawdopodobniej też będą one naprawdę po prostu podobne. Wydaje mi się też, że opcja medalionów nadzwyczajnie w świecie zostanie usunięta, oczywiście w nadchodzącym sezonie, co w miarę wydaje mi się, że jest zrozumiałe, ponieważ w pierwotnym rozdziale drugim wiadomo, takowych medalionów nie mieliśmy. No jeżeli jeszcze chodzi o OG rozdział drugi, no to możemy się spodziewać, że karnet bojowy będzie miał mniej stopni, ponieważ wiadomo, sezon będzie trwał no, po prostu miesiąc i właśnie w tym przypadku karnet powinien mieć z tych stopni 70, czyli tak jak mieliśmy w właśnie pierwszym OG sezonie. No i generalnie no to pewnie będzie on kosztował tyle co zazwyczaj, czyli 950 fałdolców, natomiast warto jeszcze sobie zahaczyć o kolaborację, ponieważ chociażby mamy potwierdzoną kolaborację do trybu festiwalowego i będzie to kolaboracja ze Snoop Dogiem. Oczywiście Snoop Dogg będzie w po prostu festiwalu i będzie on tak zwaną gwiazdą festiwalową, no więc będziecie go właśnie tam mogli pozyskać. Przy okazji jest naprawdę wiele teorii na temat tego, że Travis Scott może właśnie w OG rozdziale drugim powrócić, co jest akurat bardzo ciekawą sprawą, ponieważ no generalnie Travis Scott rzeczywiście ma zupdate'owane zakładki i jak najbardziej w każdym momencie może on powrócić, natomiast czy powróci on akurat w OG rozdziale drugim? No, niestety, tutaj nic wam zagwarantować nie mogę i akurat potwierdzone to nie jest, także tak to się mniej więcej prezentuje. No i generalnie, jeżeli chodzi właśnie o ogólny temat OG rozdziału drugiego, no to po prostu zostaniemy przeniesieni w czasie i będzie to głównie coś, jak było w rozdziale drugim. No i tak naprawdę wszystkiego dowiemy się już dnia jutrzejszego. Zapewne serwery około godziny 23, nie wiem, 45 albo 24, czyli po zakończeniu całego eventu po prostu przestaną działać. No i... następnego dnia rano po prostu zostaną włączone. I to już by było na tyle. Oczywiście będę was nadal informował o wszystkich newsach związanych właśnie z OG rozdziałem drugim. Tak samo również w OG rozdziale drugim też o wszystkim będę was informował. Także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak samo jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. No a w komentarzu możecie napisać wasz ranking sezonów z rozdziału 5. Czyli na przykład na miejscu pierwszym sezon pierwszy, następnie na miejscu drugim dajmy, że sezon 4, następnie na miejscu trzecim dajmy, że sezon 2 i taką właśnie tabelkę możecie w komentarzu napisać. I to w sumie tyle, ponieważ to tak naprawdę jest ostatni film z rozdziału 5, ponieważ no nie ma co się oszukiwać, że no OG rozdział 2 już się po części w ten rozdział 5 nie łapie. Także to by było na tyle, ja oczywiście byłem Hexo i co, widzimy się chyba na wydarzeniu na żywo. Miłego dnia bądź też wieczoru, trzymajcie się, cześć!